Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, cześć. Witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj mam coś, na co wszyscy długo czekamy. Mianowicie nowa Kia Sportage w wersji Business Line z jasną tapicerką. Pełna konfiguracja to jest Business Line, pakiet bezpieczeństwa, pakiet premium, dach panoramiczny. Jest panorama, widzimy. Z napędem na 4 koła, mikrohybryda, 180 koni. Cena prezentowanego egzemplarza 177 800 zł brutto. Obejrzyjmy go z bliska. Zapraszam na film. Ale zanim przejdziemy do filmu, prośba, jeśli film był dla Was przydatny, odpowiedział na Wasze pytania, prośba o subskrypcję, łapki w górę, komentarze pod filmem. Jeśli macie pytania lub pomysły na filmy, piszcie również w komentarzach. Zapraszam na film. Tej konfiguracji u nas jeszcze nie było i myślę, że sądząc po ilości filmów w internecie, jest to jeden z pierwszych egzemplarzy w takiej konfiguracji. Nowa Kia Sportage, kolor Yuka Steel Grey, wersja Business Line z pakietami, pakiet bezpieczeństwa, pakiet premium, dach panoramiczny z napędem na 4 koła, hybryda 180 koni. Jak to w Business Line, te plastiki mamy wykonane z materiału Piano Black, felga 18 cali, wygląda tak, ładna jest ta felga. Ten kolor naprawdę ładnie się prezentuje w tym samochodzie i z tymi czarnymi wstawkami, z ciemnymi szybami. Tutaj mamy takie, nie wiem, chromowane, satynowe listwy. Tutaj mamy Piano Black również. Natomiast myślę, że wszyscy czekaliśmy na to, żeby zobaczyć, jak wygląda jasna tapicerka w nowym Sportage'u. Już w tej chwili widzimy, jak ona wygląda. Zapraszam, zajrzyjmy do środka. Tak wyglądają drzwi. Pakiet premium, czyli mamy pamięć fotela. Dwie pamięci nawet. Tutaj pełna elektryka, ale to akurat się nie zmienia. Piano Black, wykończenie miękkie. Jak to w Business Line. Natomiast tu chodzi o dwutonowy boczek. Taki beżowo-szaro kolor, miękki, przyjemny w dotyku, tu jest twardo, no ale jak we wszystkich samochodach w tym segmencie, nie ma co oczekiwać, że to będzie wykonane z miękkiego tworzywa. Tak wygląda konsola, cyfrowe zegary, zostawiliśmy komuś przyjemność rozfoliowania panela i tapicerka, proszę bardzo. Pakiet premium dla wersji Business Line. Skóra. Fotele są wentylowane, podgrzewane. Skóra. I tu mamy zamsz. Tu również. Tu mamy przełamanie ciemnego z jasnym. Konsola środkowa. No, ładnie to wygląda. Zajrzyjmy do tyłu. Tu również ciemny. Tu miękkie wykończenie jasne. Miękko, ale już ciemno. Tu jest twardo. Podgrzewany fotel. Tak wygląda boczek. Drzwi. Tyły foteli są ciemne, twardy plastik. Tutaj też fajne przełamanie. Tu mamy ten zamsz. Fotel. Tak samo jak u kierowcy. Skóra, zamsz. Skóra. Zajrzyjmy do bagażnika. Elektryka, klapy. No i tu jest ciemno i całe szczęście, że bagażnik jest na ciemno wykończony.
LEDowa lampka. Klamka bez zmian, ten materiał również jak w innych wersjach. Natomiast tu chodzi o tapicerkę, przede wszystkim o tą jasną tapicerkę z pakietu premium dla wersji Business Line. Podłokietnik, kanapa również dzielona 40-20-40. Pasażera. Miękko. Miękko. Twardo. Podłokietnik ciemny i całe szczęście. Tak wygląda deska. To się akurat nie zmieniło, jest miękko. To przeszycie. Piano Black. Ta wstawka taka jak na drzwiach, przeciągnięcie tego i przełamanie dla jasnej tapicerki. Wyświetlacze, panel dwufunkcyjny, wentylowane, podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, tryby terenowe, fotel, elektryka, skóra, zamsz. Tu jest zamsz. Sufit jest szary. Wsiądźmy, otwórzmy dach panoramiczny. Kia Sportage, wersja Business Line z pakietem bezpieczeństwa, z dachem panoramicznym i z pakietem premium. Dla przypomnienia. Mikrohybryda 180 koni. Cena prezentowanego egzemplarza około 177 tysięcy. Lampki LEDowe już są, bo mamy dach panoramiczny. Ogromna jest ta szyba. I co najfajniejsze, przednia część się otwiera. Zobaczcie, jakie duże okno mamy dachowo. Można ten dach również uchylić, proszę. Zegary mamy. LK Business Line. Panel dwufunkcyjny. Wiedzieliście o tej funkcji? Ja do wczoraj też o tej funkcji nie wiedziałem. Chodzi o to, że można sobie ustawić, do której pozycji system ma automatycznie wracać po 30 sekundach bez aktywności. Panel środkowy, indukcyjna ładowarka, shift by wire, tryby jazdy, eco, normal i sport, lock, czyli wymuszenie napędu na 4 koła, auto hold, kamera, wyłączenie start stopa. Podoba mi się ta tapicerka w tym samochodzie. Podoba mi się. Pamięci fotela. O, jeszcze bardziej leżąco. Można sobie tutaj poustawiać. Ustawiamy fotel. Możemy sprawdzić, jak to działa. Ustawiamy fotel. I przez przytrzymanie zapisujemy pamięć.
Czyli nie ma tu już przycisku set, tylko po prostu ustawiam fotel i na pozycji, na której chcę zapamiętać dane ustawienie, przytrzymuję zapisaną pozycję siedzenia 1. Obejdźmy go sobie jeszcze raz. Yuka Steel Grey, wersja Business Line. Na co zwróciłem uwagę, to oprócz tych listew mamy piano blacki. Spójrzcie na railing, on z dachem panoramicznym również jest czarny. Widzę, że to widać na filmie. Płetwa zawsze jest czarna, ale tutaj railing jest również czarny. Obejrzyjmy jeszcze dach. Jest dużo jaśniej w samochodzie. Ogromna jest ta szyba. Zobaczcie, ona tu sięga, ja mam fotel opuszczony w tej chwili, ona tu sięga praktycznie do głowy, czyli siedzisz i naprawdę masz super widok na tylnej kanapie. I tu jeszcze mamy trójstrefową klimatyzację schowek. Tak wygląda to z perspektywy tylnej kanapy. To było na tyle, jeśli chodzi o nową Kia Sportage w wersji Business Line z jasną tapicerką. Dziękuję za uwagę. Tradycyjnie prośba o subskrypcję, łapki w górę, komentarze pod filmem. Dzięki temu film będzie cieszył się większą popularnością. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia przy następnym filmie. Kia. Movement that inspires.